Rząd piąty przed nami. Co w nim mamy? Oczko prawe, dwa razy na prawo, narzut, prawe, narzut, trzy prawe, narzut, prawe, narzut, trzy razy na prawo, kładzione w prawą stronę, trzy razy na prawo, gdzie oczko drugie ma wyjść nam na samej górze. Pamiętamy, że te czarne miejsca, ignorujemy je, bo oznaczają, że tu nic nie ma. I później znowu to samo. Trzy razy narzut, prawe, narzut i powtarzamy to sobie aż do końca. Zwracam uwagę, na początku i na końcu dwa razy, wszędzie w środku wzoru po trzy razy. Czyli piąty rząd przerabiamy w ten sposób. Jak zwykle oczka brzegowe. I zaczynamy. Prawe. Dwa razy na prawo bez zmiany kolejności. Narzut. Prawe. Narzut. Trzy prawe. Narzut. Prawe. Narzut. Teraz trzy oczka, które mają nam się położyć w prawo, więc muszę zmienić kolejność. Z powrotem. Od końca sobie przekładamy ostrożnie, żeby wszystkie nam były na drucie, nic nie uciekło. Pilnujemy narzutu. Wbijamy się we wszystkie trzy na prawo. Trzy kolejne też razem, ale drugie oczko ma być na wierzchu, więc zmieniamy kolejność pierwszych dwóch. I wbijamy się w trzy. Mamy. Teraz też trzy razem, ale bez zmiany kolejności, więc wbijam się po prostu w trzy i przerabiam na prawo. I znowu narzut, prawe, narzut, trzy prawe, narzut, prawe, narzut. Trzy razem mają się położyć na prawo, więc zmieniam kolejność. Przełożone, z powrotem. I wszystkie na prawo. Kolejne trzy też razem, ale drugie oczko ma być na wierzchu. Zmieniam kolejność pierwszych dwóch. Wbijam się w trzy. Mamy. I znowu trzy razem, ale już bez zmiany kolejności, więc wbijam się w trzy i przerabiam na prawo. Narzut, prawe, narzut. Trzy prawe, narzut, prawe. Teraz uwaga, na końcu mamy dwa razem ze zmianą kolejności, więc zmieniam kolejność tylko dwóch. I ostatnie oczko na prawo. Oczko centralne, przekręcone i zaczynamy robić jeszcze raz to samo. Prawe. Dwa razem bez zmiany kolejności. Narzut, prawe, narzut, trzy prawe. Narzut, prawe, narzut, trzy razem, zmieniając kolejność. Jak zwykle ostrożnie, żeby zawsze mieć wszystkie trzy na drucie. Mamy kolejne trzy. Drugie oczko ma być na wierzchu, więc pierwsze dwa ze zmianą kolejności wbijamy się w trzy na prawo. I jeszcze raz trzy razem, ale już bez żadnych zmian kolejności, po prostu trzy razem. Narzut, prawe, narzut, raz, dwa, trzy prawe, narzut. Trzy razem zmieniam kolejność wszystkich trzech. Trzy razem, ale chcę, żeby drugie było na wierzchu, więc zmieniam kolejność dwóch. Wbijam się w trzy. Wszystkie trzy razem. Trzy razem bez żadnej zmiany kolejności. Narzut, prawe, narzut. Raz, dwa, trzy prawe, narzut,
prawe narzut i na końcu dwa razem zmieniam kolejność, bo mają się położyć na prawo, prawe i oczka brzegowe. Tym sposobem przedostatni rząd wzoru za nami. Jeszcze jeden.